wielu uczestników tamtego wydarzenia, ale także dla tych, którzy z lękiem patrzyli na Chocim, nie ulegało wątpliwości, że zwycięstwo istotnie zawdzięczali wspaniałym dowódcom, bohaterskim żołnierzom, ale przede wszystkim Bożej pomocy. Bożej pomocy za wstawiennictwem świętych patronów. Najpierw Archanioła Michała, którego w sposób szczególny czcił hetman wielki Jan Karol Chodkiewicz. Za przyczyną świętego Wacława, bliskiego sercom, zwłaszcza Małopolan. A przede wszystkim świętego Stanisława Kostki, który niewiele wcześniej, w roku 1606, został wyniesiony do chwały błogosławionych.